Witam Państwa. Skoro tu siedzę, to oczywiście nie jest tajemnicą, że moim rozmówcą jest profesor Werner. Witam, panie profesorze. Witam pana, panie redaktorze i państwa. Dobry wieczór. Dzień dobry właściwie i... No właściwie, dobry wieczór. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę państwa, zgodnie z wieloma listami, które dostałem, sformułowałem kolejne pytanie do dzisiejszego odcinka. Do pana oczywiście, panie profesorze. Czy dłubać w nosie? A, widzi pan. Ja przyznaję, że nawet trochę się zdziwiłem, że tak długo pan zwlekał z tym pytaniem. No tak. Przecież to czynność powszechna, w sumie pożyteczna, zajmująca i warto by o niej parę słów powiedzieć. Prosimy. Dłubanie w nosie jest tak stare jak człowiek. Oczywiście dłubanie w nosie z punktu widzenia estetycznego przez wielu purystów określane jest jako czynność nieestetyczna, zbędna i nieładna. No, można to wyśmiewać, można to przedstawiać w krzywym zwierciadle, ale gdybyśmy wszystko, co jest potrzebne naszemu organizmowi przez pryzmat estetyki omawiali, no to musielibyśmy przestać robić wiele bardzo przyjemnych rzeczy, prawda? I potrzebnych. Więc tak, nos. Organizmowi. Nos składa się z zewnętrznej obudowy. Tu nie ma żadnych niespodzianek, jest po prostu to, co widać z zewnątrz, plus dwa kanały prowadzące tam do głowy. I z tej głowy wychodzi często powietrze, które albo puszczamy tu, albo puszczamy nosem, mamy po prostu taki dualizm. No to wynika od tego, jak nam te klapy tam się zamykają. Jeżeli ruszamy powietrzem przez nos, no to wiadomo, co się dzieje. Wszystkie mokre rzeczy ze środka powietrze wypycha coraz bliżej tych dwóch kanałów. Oczywiście. Z kolei no, musi pan trochę wciągnąć powietrza, ponieważ tym powietrzem oddychamy. To mokre stamtąd łączy się z tym, co pan wciągnął w pewnym sensie. I to zresztą może pan zawsze sprawdzić przy pomocy palca, w której fazie to jest, ponieważ to może być świeże mokre. No to wiadomo, no to od razu jak pan wyciągnie palec, to pan widzi, prawda? Może być już trochę zestalone. Wtedy nawet jak się ciekawie ułoży to, czy gwiżdże panu nozdrze któreś, prawda? Może pan piu, i wiadomo, że to jest, ale jeszcze nie jest niebezpieczne. No i oczywiście są takie tak zwane zeschlaki. To są już takie długo nieoperowane tym palcem, czy czym tam pan sobie grzebie. No takie, wie pan, już porządnie przylgnięte do wewnętrznych ścianek. No to trzeba koniecznie wydobyć, bo to panu może tak zabudować kanały, że pan się zadusi. Ja panu pokażę. Tutaj parę takich, widzi pan, ze szklaków takie czarne. To mi kolega przyniósł, sąsiad, no. One, widzi pan, te mokre, jak pan wyciągnie, ja tu wrzuciłem troszeczkę do tej ampuły, one potem zasychają, widzi pan. To są akurat zielone. I to się nie łączy z tym, co pan jadł, tylko po prostu te są zielone. No nie? Ja sądzę, że... Konkludując. No właśnie, troszeczkę mi się rozmazało. Chciałem powiedzieć, że najlepsze dla państwa, szczególnie jeśli ktoś nie jest wprawny, nie rozpoznaje, jest przed spotkaniem z osobami czy osobą, której nie chcemy udostępniać tajemnic własnego nosa, warto jest po prostu zrobić to, no może trochę brutalnie, ale bardzo skutecznie. Na profesora Wernera. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Proszę państwa, dziś kieruję nie swoje pytanie, które bardzo często się powtarza, a głównie podpisane są pod nim panie nasze telewicki. Pytanie brzmi, panie profesorze, czy trzeba golić włosy na ciele? Prosimy. Aha. No, panie redaktorze, jeśli mogę tak zacząć ogólnie, to ja jestem w ogóle przeciwny włosom. Rozumiem. Bo zasadniczo, jeżeli pan przyjrzy się
I nie będziemy tutaj akurat konkretnie mówić o mężczyznach czy kobietach, tylko przyjrzy się pan człowiekowi. To na co mu te włosy są potrzebne? Na co są panu włosy potrzebne? Weźmy od góry. Na głowie do czego to jest panu potrzebne? Tylko pan ma kłopot. Tak się przyjęło. No widzi pan, przyjęło się. Musi pan się męczyć, żeby czesać te włosy, żeby je obciąć, jak ma pan za dużo, za długie, prawda? Jak pan ma za mało, to pan się martwi. Idźmy dalej. Twarz. Przecież pan sobie te włosy likwiduje. Pan nie ma. Człowiek ma te włosy przypadkowo i jest taki właściwie wyliniały. Bo one do niczego nie służą. Jak ma pan, załóżmy, nogi bez spodni, to tam włosy pan ma na tych nogach, prawda? Ale one są takie byle jakie, więc ani pana nie grzeją, ani nic. To jak pan naciągnie rajstopy, to tylko widać takie, prawda? Więc gdyby człowiek normalnie, tak jak trzeba, miał włosy, powiedzmy, jak kotek, uszy całe w futerku, prawda, nosek tylko taki guziczek czarny, a reszta wszystko jest w włosach, to jest przyjemnie, bo to grzeje, wie pan, insekty trzyma i tak dalej. Natomiast takie pół na pół, to jest, proszę pana, zupełnie niepotrzebne, to jest pomyłka natury. Człowiek jest wyliniały i dlatego włosy trzeba likwidować w każdej postaci. I tylko trzeba uważać, bo teraz tak, jeżeli pan sobie te włosy, czy kobieta weźmy na przykład, obetnie, czy urwie tutaj, prawda, to one po pewnym czasie wracają. To nie jest jednorazowy proces, tylko potem one wracają w dwójnasób. Nie tak, jak wspomniałem u kotka, ale takie, wie pan, kępy tu się robią. I potem człowiek tak chodzi, bo nie może dopchnąć rąk, wie pan. Więc to jest ani estetyczne, ani potrzebne, bo tu panu się gromadzi gorąc, wie pan, to wszystko. Nie jest to w porządku, trzeba to wszystko powyrywać. Może pan ciąć, ale się pan porżnie, może pan zainfekować. Czyli trzeba pincetą i to bardzo jest bolesne. Gdyby, proszę pana, ja bym się nie bał bólu, to ja bym sobie wszystkie wyrwał. I teraz chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli zostanę wybrany, to nie tylko się zajmę starym portfelem, ale doprowadzę do tego, że prawnie będzie zakazane noszenie włosów. Panie profesorze, a kobiety i nogi? Włosy. Nie widział pan kobiety z nogami bez zakrytych tych. I wracam, proszę pana. Gdybym miała tak jak, no cokolwiek, wiewiórka, no to by było ładne. Takie rude futerko aż do kopytek. A tak? No ja nie chcę podciągać, bo już umówimy o kobietach, więc jest pewna różnica. Ale proszę pana, odstają im te pończochy, wie pan, bo te włosy są twarde. To wszystko trzeba potem likwidować. Kłębią się krzaki. Czy jakąś ze świecy, wie pan, zrywać to trzeba. To musi być gładkie, bo inaczej właściwie mężczyzna się powinien odwrócić od takich owłosieństw. Dziękuję, panie profesorze. Dziękuję państwu. A więc golimy. Rwiemy. Rwiemy. W naszym cyklu higienicznym ponownie przed państwem profesor Werner, Polak, zamieszkały na stałe, w Londynie. Panie profesorze. No teraz troszkę tu. Teraz troszkę i serdecznie witamy. Temat naszego odcinka, czy prać skarpety? No właśnie. W zasadzie można powiedzieć, że nie, prawda? Tak. Przecież w końcu nikt nie chodzi po ulicy w skarpetach. Nie. Czy w taksówce, czy jeśli ktoś nie ma na taksówkę, to w tramwaju. Skarpety są osłonięte butami. A więc de facto buty możemy mieć zakurzone i ufajdane, a skarpeta pozostaje wewnątrz czysta. Ale to jest pozorne, ponieważ od wewnątrz, czyli od wewnątrz skarpety, tam gdzie mieści się już nasze ciało, na skarpetę oddziaływują wypychane przez takie malutkie kanaliki takie mokre i cuchnące rzeczy. I teraz tak. Pozornie mamy skarpetę czystą. Moglibyśmy ją wytrzeć po posiłku się. Niemniej, jeśli to nie jest skarpeta wyprana i tak jak mówiłem, no, osłaniana butami, ale buty nie osłaniają od wewnątrz, to może nam się zrobić słabo. Niedobrze, bo ja przynajmniej, mimo że nie jestem młodym człowiekiem, źle reaguję na skarpetę przytkniętą do twarzy. Mówię o skarpecie chodzonej.
Także gdyby pan szukał odpowiedzi jednoznacznej, byłbym... Ale tym... przepraszam, tak. Bo chciałem to uzupełnić, bo pan profesor mówił od cały czas o tej skarpecie, skarpeta, skarpeta. No tak, no ale tak samo pytanie sformułował. Oczywiście. Załóżmy, że nie pierzemy to, co się dzieje z palcami w nogi, oczywiście. A to jest właśnie ciekawe, dlatego że ja nawet mam gdzieś zdjęcia, tylko to nie wiem, czy znajdę. Palce oczywiście mamy krótsze palce na dole. Niemniej one mają te tutaj takie zakątki, takie mają paszki, te palce. I osłonięte skarpetą i butem, to co wychodzi na skarpetę jest tylko częścią. Część zostaje tu i dostajemy grzyba, liszaje, łuszczy nam się i smród jest ten sam w zasadzie, który w skarpecie jest. Czyli krótko mówiąc... Ja bym proponował, żeby... Może po prostu chodzić w butach, ale bez skarpet. Serdecznie dziękuję. A więc, proszę państwa, albo tak, albo tak. Do widzenia. Dzień dobry, panie profesorze. A dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Pan profesor odpoczywa? Tak, wyrwałem się na chwilkę tutaj wśród zieleni odpocząć troszkę, jeśli pan pozwoli. Ale nie przeszkodzi panu, jeśli w imieniu telewidzów zadam panu tutaj jakieś pytanie, które rozszerzy cykl naszych pogadanek. No cóż, skoro pan mnie już tutaj zdybał, proszę bardzo. Proszę państwa, pan profesor Werner i moje pytanie do pana. Panie profesorze, czy myć zęby? Które zęby? Oczywiście. A, rozumiem. Proszę państwa, podejście do tego tematu można mieć wielorakie. Są ludzie, którzy starają się bardzo dbać o zęby. Tak. Nawet nadmiernie. Są tacy, którym nie zależy. Jakie są implikacje? Można myć zęby oczywiście, są do tego specjalne narzędzia, są żele. Szczotka. Szczotka. I wtedy usuwa pan, państwo oczywiście też, to co na zębach się gromadzi. A są to części pożywienia, nieprzeżute, to co może wpaść z powietrza, płyny oraz no, pewne ubytki, czyli części zębów, części dziąseł, to co się wykaszlnie, to się osadza. Zęby są czymś w rodzaju naturalnego filtra, oczywiście niedoskonałego, więc no można ale to czyścić. Przepraszam, że przerywam. Przecież staramy się jeść smacznie, a więc mamy tam części smacznego. A widzi pan, i smaczne to może nie jest bezpośrednio związane z problemem mycia zębów, chociaż oczywiście jeśli powiedzmy 4-5 godzin, czy nawet dzień po posiłku odnajdzie pan smaczne, no to sprawia to panu dużą przyjemność. I przypomina panu miłe chwile spędzone wczoraj wieczorem, prawda, gdzieś... Pamiętam. Tak. A druga sprawa, jeśli... Szaszłyk. Zaniedbamy te czyszczenie zębów, to chciałbym, żeby państwo po prostu jakoś tak może w lapidarnym skrócie mieli obraz tego, co może się stać. No więc może się stać to, że bakterie wytworzone przez resztki, które już później nie są smaczne, to zresztą można się łatwo przekonać po tygodniu, powiedzmy, czy dwóch, to nie jest smaczne wtedy już tak bardzo. Znaczy, trudniej rozpoznać, co to jest. One pracują, wie pan, nad dziąsłami tutaj troszeczkę i luzują panu tę część zęba, która jest wbita w górną czy dolną część, tak? W ten sposób następuje luzacja. To łatwo poznać, bo jeśli pan, weźmy kaszle i widzi pan, że wypadł ząb, prawda? Wyleciał. To znaczy, że już tam nastąpił jakiś proces i... Nie ma sensu właściwie wtykanie z powrotem, bo on nie będzie się trzymał. Czyli... Ale powiedzmy, że idziemy w tym kierunku, żeby pozbawić się zębów. Jaki skutek tego jest? Sprawa jest dosyć prosta, ale nie wszyscy wiedzą, bo jak zauważyłem, spora część naszych widzów jeszcze ma zęby niektóre. No to tak, to skąd mają wiedzieć, co ale będzie... Ale częściowe rozwiązanie przeszkadza, ponieważ ja dam panu przykład na oczy. Jeśli pan ma zęby, powiedzmy, i wprowadza pan płyn do jamy, chce się pan pochylić, to pan się pochyla. Bo język opiera się... Jeśli pan natomiast ich nie ma, ma pan
Większy ścisk tutaj, bo bezpośrednio dziąsła ze sobą korespondują. I z płynem jest to.